Chwała Bogu, bracia i siostry. Jezus zmartwychwstał. Alleluja. I to jest to, na co oczekujemy. Na to, żeby zmartwychwstał też w naszym życiu. I chcemy dzisiaj dzielić się tą radością. Witam wszystkich, którzy zebrali się tutaj w radości, w naszym domu modlitwy. Również tych przed ekranami komputerów i telewizorów. Chcemy dzisiaj dziękować Bogu za Pana Jezusa, tego, który zmartwychwstał i żyje. I chciałbym przeczytać na początek tekst, który jest zapisany w pierwszym liście Piotra. Piotr, pisząc do zborów w Galacji, Kapadocji, Azji, do wybranych, czyli też do nas wszystkich, którzy wierzymy w to, że Jezus jest Panem i Jezus zmartwychwstał. On pisze takie słowa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas do nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, dla ciebie i dla mnie, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz, być może na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Chrystus Pan. Dzisiaj świętujemy zmartwychwstanie. Dzisiaj jest ten czas, który przychodzi po sobocie. Kiedy przychodzi po piątku, kiedy Jezus cierpi. Przychodzi dzień, w którym raduje się świat. Raduje się każdy, kto uwierzył, że nadzieja nieznikoma zawitała do naszego życia. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Gdyby nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, próżne nasze spotykanie tutaj. Ale On zmartwychwstał. Jest pierworodnym z tych, którzy zmartwychwstali. Jemu niech będzie chwała. Pamiętajmy o tym. Powstańmy. Chciałbym, aby się pomodlić. Pomodlimy się i rozpoczniemy pieśnią. Potem poproszę siostry, aby przeczytały tekst Słowa Bożego o tym, jak to się stało. Ojcze, dziękujemy Ci za Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który umarł i zmartwychwstał i żyje, który jest pierworodnym wszystkiego stworzenia. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje zmartwychwstanie i że możemy je świętować każdego roku, możemy pamiętać o tym. Możemy pamiętać o tym każdej niedzieli, kiedy przychodzi niedziela, przychodzi ten dzień, o którym myślimy, że Ty, Panie, powstałeś z martwych do nowego życia i też przyniosłeś nadzieję nam na nowe życie z Tobą w wieczności. Dziękuję Ci za to. Bądź uwielbiony pośród nas dzisiaj tutaj, w tej społeczności, w radości, Panie, i na całym świecie, gdzie ludzie uwielbiają Ciebie jako Króla, jako Pana, jako Tego, który żyje i króluje na wieki. Amen. Zaśpiewajmy teraz. Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga. Niech nas ta pieśń faktycznie pobudzi w naszych sercach do wdzięczności, do uwielbienia i do radości. Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga. Zwyciężył śmierć, zmartwychwstał Pan.
wiem, żyje Pan, znikł wszelki strach i wiem, że On zna moją przyszłość, więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan. I jeszcze raz odważnie. Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga, zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć, zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, więc życie me ma teraz sens. Wiem, żyje Pan, znikł wszelki strach i wiem, że On zna moją przyszłość, więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział od pierwszego. Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwo zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście został jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężowie w połyskujących szatach. One, zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi. I wówczas padły słowa. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany, trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. A po powrocie od grobowca doniosły o tym 11 oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena i Joanna, Maria matka Jakuba, oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich ustach jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom. Piotr natomiast wstał i pobiegł do grobowca. Tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko wstęgi płótna i odszedł do siebie, zdumiony tym, co zaszło. Amen. Stańmy. W Księdze Objawienia nasz Pan jest nazwany barankiem jakby zabitym. Jakby, no bo jest zabity, ale co? Ale żyje. Także mamy się z czego cieszyć. Barankowi cześć. Cześć, barankowi cześć, barankowi cześć, Panu. Barankowi cześć, barankowi cześć, barankowi cześć, chwała Mu. Jeszcze raz o baranku. Barankowi cześć, barankowi cześć, barankowi cześć, chwała.
cześć, chwała Mu. Amen. Usiądźmy. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? I rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem, mocarnym, w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wkładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz on zniknął sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń, powstańmy. Zmartwychwstał Pan. Zwycięstwa chwałą niebo brzmi. Zmartwychwstał Pan, zwycięstwa chwałą niebo brzmi. Któż tak jak On majestatu blaskiem lśni. Baranek królem jest, najwyższy zajął tron, w pokorze chylę się, z radością składam hołd. Baranek królem jest, najwyższy zajął tron, w pokorze chylę się. Z radością składam hołd. Rozgłaszać chcę radosną zmartwychwstania pieśń. Na krzyżu Pan przezwyciężył grzech i śmierć. Baranek królem jest, najwyższy zajął tron, w pokorze chylę się. Chylę się, z radością składam hołd. Baranek królem jest, najwyższy zajął tron, w
w pokorze chylę się, z radością składam hołd. Amen. Jeszcze zdaje się jeden fragment. Gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma, i rzekł im: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Amen. Powstańmy, moi drodzy. Chciałbym teraz prosić, abyśmy wyrazili naszą wdzięczność Bogu za Jego zmartwychwstanie. Właśnie w modlitwach tych osobistych. Módlmy się. Господи, дякуємо тобі, величаємо тебе, прославляємо тебе за всю твою милість, за твою любов, за те, що ти полюбив нас до смерті і смерті хресної. Слава тобі, хвала і благодарність за те, що ти воскрес з мертвих, що ти побудив паді смерті, Господи. Дякуємо тобі за всю твою милість, що це все так. Ти зробив для нашого спасіння. Ми величаємо тебе, прославляємо нашу любящого Господа, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Today we thank you that he's alive, that we have hope and we have confidence to face tomorrow. We pray today that as we continue to read the scriptures and as we sing these lyrics that remind us of the cross and of the resurrection, we pray that, as it says in Luke, that we would have minds that are opened up to understand more and more of who you are and how we can declare victory to others, how we can declare the grace and the hope of salvation through Christ to others. As we walk through this life and as we meet those who are in need of saving, we pray that we would be those who minister the grace and the reconciliation of you, God, to others. Thank you for the resurrection. Christ Jesus, we worship you as a King who's alive. Amen. Amen. Wszechmogący Panie i Boże Ojcze, tak bardzo chciałem podziękować Ci za Twoją miłość, jaką okazałeś do swojego stworzenia, do człowieka, do mnie też. I choć nie zasługiwałem w swoim życiu i nie zasługuję nadal, to Boże, Ty okazałeś mi tą właśnie miłość i tą łaskę, że postawiłeś na mojej drodze swojego Syna Jezusa Chrystusa, który pokazał swoim życiem, swoją mocą, jakim Ty jesteś Bogiem pełnym miłości. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją śmierć. Dziękuję za tą jedność Boga Ojca, Syna i Ducha, który działa w nas dzisiaj, teraz, tutaj, Ducha Świętego. Dziękuję Ci, że Ty masz moc w takim codziennym życiu, kiedy pewne rzeczy są martwe, wydają się nam martwe, które nie są do wskrzeszenia. Naszą mocą to Ty, Panie, je podnosisz, Ty ożywiasz. I Ty, Panie Jezu, zmartwychwstałeś. I to jest taka dla nas
wielka radość, nadzieja, że i my też, kiedy odchodzimy, to Ty, Panie, będziesz nas pobudzał do ponownego życia, nie tu, na tym ziemskim padole, ale do życia, które już się nie kończy. I chciałem Ci podziękować, Panie Jezu, za Twoją ofiarę, za cierpienie i za zmartwychwstanie. Dziękuję Ci, że Ty zmartwychwstałeś prawdziwie. I choć być może komuś trudno jest w to uwierzyć dzisiaj, to ja dzisiaj wyznaję, Panie, że tak jak prowadziłeś mnie przez stację mojego życia do tego dnia dzisiejszego, kiedy mogłem doświadczać Twojego działania w drobnych, zwykłych sprawach, które, Panie, pokazywałeś, tak dzisiaj mogę cieszyć się tą radością, że należę do Ciebie. Błogosław, Panie, nas wszystkich tutaj. Błogosław, którzy przechodzą przez trudności w swoim życiu, przez różne doświadczenia, przez różne kłopoty, że brakuje im wiary, Boże. Panie, stawiaj tych ludzi na naszej drodze. Podnoś ich. Dziękuję Ci, że też Ty przymnażasz tej radości tym, którzy się radują i cieszą. I Panie, we wszystkim Ty jesteś. Pozwól, Panie, mi żyć na co dzień, nie tylko od święta, tą radością zmartwychwstania, tą radością tego, że Ty, Panie, pobudzasz do życia i ożywiasz. Chwała Tobie jeszcze raz za wszystko. Tak wiele do powiedzenia, Boże, tego dnia. Ale Ty znasz serce każdego z nas i moje serce widzisz, patrzysz na nie w tej chwili. I dziękuję Ci, że jestem tu w tym miejscu, w którym jestem. Z moją rodziną. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Ojcze, co ja mogę powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć dziękuję. Dziękuję za to, że grób okazał się pusty, że Kain został odwalony. Dziękuję, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, że spowodowałeś to, że mogłam uwierzyć w tę wiadomość, Panie. Tę cudowną wiadomość, Panie, że śmierci prawdziwie już nie ma. Że nie ma chorób, Panie. Że nie będzie grzechu, Panie. Że będziemy kochać się taką miłością, jaką Ty nas umiłowałeś, Panie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że znalazłeś apostołów, którzy się, Panie, zamknęli ze strachu, kiedy Ty zmarłeś, Panie, i siedzieli, Panie, gdzieś tam zamknięci, Ojcze, zatworzeni. Ale Ty do nich przyszedłeś, Panie, pokazałeś się, Panie. Panie, dałeś im potem tą moc, Ojcze, żeby wyszli, Panie, i głosili. Głosili wszędzie po całym świecie, Panie, że Ty jesteś prawdziwie zmartwychwstały. A ci, którzy, Panie, Tobie uwierzyli, ci, którzy prawdziwie pokutują, ci, którzy mają prawdziwie skruszone serca, Panie, ci będą oglądali Twoją twarz, Panie. I dziękuję Ci, Ojcze, że włączyłeś mnie w grono tych osób, Panie. Dziękuję Ci za każdą z moich córek, Panie. Dziękuję Ci za mojego męża, który jest teraz jeszcze daleko, Panie, od Ciebie, ale ja mam ufność, Panie, póki serce żyje, że ta osoba, którą tak bardzo kocham, że ona będzie też w tej wieczności, że zostanie włączona do wieczności, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że jesteś miłosierny, za to, że jesteś łaskawy, Panie, za to, że masz taką cierpliwość, Panie, do mnie i do każdego człowieka, Panie, za to, że Twój gniew jeszcze się nie wylewa, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, że jest jeszcze dzień łaski, Panie, i że jest nadzieja dla tych, Panie, którzy jeszcze są z daleka od Ciebie. Chwalę Cię i wywyższam, Ojcze. Jesteś moją największą miłością. Amen. Amen. Panie, Tobie dziękuję za tę śmierć, za Twoje zmartwychwstanie, za to, że przekonałeś też mnie, Panie, o tym, że jesteś prawdziwym Bogiem, że żyjesz prawdziwie, że ja mogę należeć do Ciebie. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, za każdy dzień mojego przeżytego życia i za każdy dzień, który jeszcze jest przede mną, bo wiem, że Ty będziesz. Amen. Panie, dziękuję Ci, że Ty nas odrodziłeś do nadziei żywej przed zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że ta wiadomość, Panie, która dotarła do ludzi, Panie, którzy uwierzyli, jest zbawienna dla każdego, kto wierzy właśnie. Dziękuję Ci, że my tutaj zgromadzeni, Panie, uwierzyliśmy tej wieści, którą wysłuchaliśmy od kogoś, kto nam właśnie przekazał. I dziękujemy Ci za wszystkich, którzy głoszą Twoje słowo, Panie, na obliczu całej ziemi, Boże. Za tych, którzy trudzą się, aby, Panie, zanosić tą dobrą nowinę o Twoim zmartwychwstaniu, że Ty żyjesz i królujesz, że jesteś Panem i Królem, że odrodziłeś nas właśnie do tej nadziei żywej i że to jest prawdziwe, Panie, bo daremna byłaby nasza wiara, gdybyśmy nie wierzyli w Twoje zmartwychwstanie.
Dziękujemy Ci za to i wywyższamy Twoje święte imię, bo jesteś godzien jako Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Amen. 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 Usiądźmy, proszę. Teraz wysłuchamy Bożego Słowa. Zapraszam pastora Mateusza. Wielki tydzień razem z nami, czy może w innych jakichś miejscach. Dla mnie muszę przyznać przez to, że właśnie każdy dzień tego tygodnia był wypełniony jakimś spotkaniem z Bożym Słowem. Ta niedziela naprawdę jest wyjątkowa, także Was zachęcam, jak przez ten tydzień gdzieś żeście może w taki sposób go nie przeżywali, to zachęcam, jak Pan Bóg Wam da dożyć przyszły rok, to żebyście właśnie ten tydzień w taki szczególny sposób przeżyli. Naprawdę, jak się dochodzi do tego zmartwychwstania dzisiaj, w ten poranek niedzielny, to naprawdę jest dużo radości, ale też dużo uwielbienia, dużo pokoju. Zachęcam, żeby cały wielki tydzień przeżywać w taki szczególny sposób. Chciałbym dzisiaj mówić o tym, jak żyć zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Jak żyć na co dzień. To się trochę pojawiło w waszych modlitwach. Myślę, że to się pojawia w ogóle w naszej jakiejś tęsknocie serca, że chcemy. Mamy takie może przekonanie, kiedy przychodzą święta, wiemy, że jest dobrze, wiemy, że jest radość, wiemy, że jest spokój, wiemy, że jest wdzięczność. No ale jak to zrobić, żeby to tak nam towarzyszyło cały czas? Jak to zrobić? Myślę, że to nie jest proste wcale, ale jest możliwe. I chciałbym właśnie pokazać dzisiaj w oparciu o 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian apostoła Pawła. Koryntianie mieli problem z różnymi rzeczami, wiemy o tym. Jak popatrzymy na pierwszy list do Koryntian, to tam problem goni problem. To tam w zasadzie nie ma nic poza problemami. No i między innymi te problemy również tych Koryntian mieli takie, że nie wierzyli w zmartwychwstanie. Jakoś tak w natłoku ważnych rzeczy to zmartwychwstanie stało się rzeczą drugą, jak nie trzeciorzędną. Tak? I apostoł Paweł na samym końcu musi ich jeszcze raz, już poza tymi wszystkimi praktycznymi sprawami życia, że oni tam w różne praktyczne grzechy grzęźli, mówi: kochani, nie przepuszczę wam tego zmartwychwstania. To nie jest tak, że sobie możecie być fajnymi chrześcijanami i nie żyć nadzieją zmartwychwstania, i nie żyć w mocy zmartwychwstania, nie żyć w pokoju zmartwychwstania, nie żyć w radości zmartwychwstania. Im się wydawało, że można to wszystko mieć bez zmartwychwstania, i apostoł Paweł im mówi: jesteście niezbyt rozsądni. To się tak nie da. I dlatego ten 15 rozdział jest takim wyjątkowym rozdziałem, rozdziałem, który nas uczy o tym, jak trwać w nadziei zmartwychwstania, jak żyć zmartwychwstaniem, jak gdzieś nie odpłynąć w swoim życiu do rzeczy pozornie ważniejszych, ciekawszych, bardziej interesujących, bardziej energetycznych dla nas, bardziej pobudzających nas. Tak naprawdę nie powinno być i nie ma nic, co byłoby takim trwałym, można powiedzieć, źródłem mocy, jak właśnie zmartwychwstanie Chrystusa i życie nadziei zmartwychwstania Chrystusa. Stąd ten mój dzisiejszy temat. Przeczytam najpierw z 15 rozdziału pierwszych 8 wersetów. Apostoł Paweł mówi tak: a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Pierwsza rzecz, pierwsza taka prosta myśl. Chociaż nie jest taka prosta w praktyce, no jest prosta do powiedzenia dzisiaj przed wami. Co robić, żeby żyć zmartwychwstaniem? Trwać w Ewangelii. Przypominać sobie Ewangelię. Żyć Ewangelią.
powiedział, przypominać sobie przede wszystkim tą Ewangelię, żebyśmy cały czas, oczywiście to nie cały czas, to nie oznacza, że sobie przypominam, nie wiem, nastawiam sobie budzik i co 15 minut sobie Ewangelię powtarzam, to nie o to chodzi. Ale cały czas, żeby to było świeże, żeby się nasączać tą Ewangelią, żeby pamiętać, kim jestem, na kim jest moja tożsamość oparta, skąd czerpię radość, skąd czerpię moją nadzieję na życie wieczne, skąd czerpię moją tożsamość chrześcijańską, skąd to wszystko się wzięło, skąd się to wzięło? Jak myślicie? Z Jezusa, z krzyża i zmartwychwstania. No to są dwie rzeczy. Chrystus za mnie zmarł i został zmartwychwzbudzony, aby dać mi nadzieję, dać moc, dać siłę do nowego życia. To jest moja tożsamość. Jeśli ta tożsamość nie jest dla mnie najważniejsza, no to zaczynam się gubić w swoim życiu. No to po prostu to odpływam. To odpływasz. I apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, przypominam wam, bracia, Ewangelię. Dzisiaj się czasami Ewangelią nazywa cokolwiek, dobra nowina o samochodzie, dobra nowina o czymkolwiek, o cukierkach, dobra nowina o nowej pracy. Ja nie mówię, że tu są złe rzeczy. Chwała Bogu za te wszystkie rzeczy, które przychodzą do naszego życia. Ale broń Boże tych rzeczy zamienić na prawdziwą Ewangelię. Prawdziwa Ewangelia jest zawsze o Królu. Kto jest Królem naszego życia? My, samochód, praca czy Jezus Chrystus? Dobra nowina była technicznym pojęciem, które dotyczyła króla, albo zwycięstwa króla, albo narodzin króla. Tym jest Ewangelia. Ewangelia z definicji nie jest o tobie. Ewangelia jest o Jezusie Chrystusie. O tym, że jest, że przyszedł, że żyje, że zwyciężył, że panuje i że może być twoim królem. I to też jest Ewangelia. To jest jak najbardziej, że możesz dołączyć, możesz być jednym z chrystusowych osób, że możesz należeć do Niego. On może być twoim panem, ale to on jest sercem, a nie ty. I popatrzcie, jak jest to potężne, kiedy faktycznie to on jest sercem, a nie ty. To się nie kończy. Czy on się kończy? Czy w nim się kończy to, co jest w nim? No nie kończy się. Jeśli patrzymy na niego, jeśli widzimy go wyraźnie, no to będziemy szli. Będziemy szli i nam nigdy nie zabraknie ani radości, ani pokoju, ani wdzięczności. W nas samych, w tym, czego doświadczamy w życiu, zabraknie. Prędzej czy później zabraknie. Musi zabraknąć, bo nasze życie jest skończone, nasza wartość jest skończona, nasze zdolności są skończone, nasze sukcesy są skończone, nasza mądrość jest skończona, błyskotliwość jest skończona, uroda jest skończona, powodzenie jest skończone. No musi to wszystko się wyczerpać w pewnym momencie. Ale Chrystus się nie wyczerpuje. I Ewangelia polega na tym, że to On jest w centrum i od Niego możemy czerpać. I to się nigdy nie wyczerpie. Czy to nie jest dobra nowina? Apostoł Paweł mówi, trzeba wierzyć w Ewangelię. Mówi, to nie jest tak, że mamy jakiś taki, wiecie, czasami nie wiem, oglądam dzisiaj, czy na Facebooku, czy coś tam, niektórzy ludzie mówią, no ale ja to mam inne poznanie. W niektórych rzeczach sobie miej inne poznanie. Jak masz inne poznanie od tego, a propos tego, czy Jezus jest Bogiem, to wybacz, żaden brat z ciebie nie jest. No po prostu nie jest. Nie jest. No to są podstawowe rzeczy. Tu nie ma miejsca na naszą wolność chrześcijańską. Musisz trzymać się Chrystusa. Musisz wiedzieć, kim jest Chrystus. Trzymaj się Go. W zgodzie z Pismami, tak jak jest tu powiedziane. Ufaj Mu. Przylgnij wiarą. A inaczej, drugi werset mówi, nadaremnie uwierzyłeś. Może fajnie zacząłeś, ale źle skończyłeś. Apostoł Paweł tutaj już nie wchodzi w dyskusję, tam wybranie, niewybranie. On oczywiście wierzy w wybranie, ale mówi uczciwie. Wiesz co, powiem ci, drogi, kochany człowieku, jeśli nie trwasz przy Ewangelii, nie myśl, że jesteś wybrany. No po prostu. Ludzie wybrani trwają przy Ewangelii. No taki jest test wybrania, nie inny. Do czego zostali wybrani? Do błędu zostali wybrani? Do kłamstwa zostali wybrani? Czy do prawdy i łaski w Jezusie Chrystusie? No to chyba jest naturalne. Jeśli Bóg kogoś wybrał, to go wybrał do konkretnych rzeczy, do tego, żeby do Niego należał, żeby przy Nim trwał. A jeśli tego nie ma, no to może tam coś się wydarzyło w życiu, ale to nie było to, o co chodzi. Nadaremnie uwierzył. Werset drugi. I apostoł Paweł mówi, ja sam jestem poddany. Ja sam jestem poddany, ja tego nie wymyśliłem, ja tę Ewangelię przyjąłem. To nie jest moja Ewangelia w tym sensie, że ja coś tutaj natworzyłem się. Nie. Podałem wam to, co i ja przejąłem. Werset trzeci mówi. Ja przejąłem tę Ewangelię. Ja nic nie dodałem do niej. Ja ją przyjąłem taką, jaka ona jest. I taką, jaką ona jest, ona we mnie żyje.
Ja pokornie też przyjąłem to, co było do przyjęcia. I trwam w tej Ewangelii. A czym jest Ewangelia? Ano tym, że właśnie Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Oczywiście możemy powiedzieć, że Ewangelia jest o różnych innych rzeczach. Słowo Boże mówi o różnych innych rzeczach, ale sercem wiary chrześcijańskim, czymś nieusuwalnym, czymś podstawowym, na cała punktem podparcia chrześcijaństwa jest właśnie dzieło Boże w Jezusie Chrystusie. Śmierć i zmartwychwstanie. I zwróćcie uwagę, że później apostoł Paweł w 5, 6, 7 i 8 wersecie 4 razy mówi, że Jezus się ukazał. 4 razy mówi się, że się ukazał. Mówi, słuchajcie, no my dzisiaj musimy mu wierzyć na słowo, bo nie ma tych braci już dzisiaj. On mówi, że jeszcze większość z nich żyje, chociaż niektórzy zasnęli. My już dzisiaj możemy powiedzieć, że na pewno wszyscy zasnęli. Ale tych ludzi było. Tych ludzi było. Apostoł Paweł jakby tu nie mówi. Bo, nie wiem, nie wierzycie, jedźcie do Judei i sprawdźcie. Pogadajcie z tymi braćmi. Pogadajcie z Piotrem. Pogadajcie z apostołami. Pogadajcie z Jakubem. Z Jakubem się tak średnio lubimy, bo mamy różne koncepcje odnośnie Kościoła, ale jesteśmy chrześcijanami wspólnie. I wspólnie wiemy, o co chodzi. Że Chrystus zmarł i zmartwychwstał. I wspólnie się tego trzymamy. Jesteśmy razem, mimo wszystko. Jesteśmy razem, bo się ukazał. I my wierzymy właśnie w to. Słuchajcie, wydaje się, że ta prawda Ewangelii może nie jest taka super mocna. Wydaje się, że może są ciekawsze rzeczy do odkrywania w Piśmie Świętym. To się tylko wydaje. Trzymajcie się Ewangelii. Trzymajmy się Ewangelii. Po to niedziela jest niedzielą, żeby nam przypominać o zmartwychwstaniu. Po to wieczerza jest wieczerzą, żeby nam przypominać o śmierci Chrystusa, ale zawsze przy tej śmierci Chrystusa. Bo wiadomo, że trzeba też pamiętać, że kiedy Chrystus umarł, to umarł w nasze miejsce. No to o tym też trzeba pamiętać, nie ma siły. Ale śmierć i zmartwychwstanie, dwie, można powiedzieć, podstawowe prawdy chrześcijaństwa. Musimy się tego trzymać. A jeśli się będziesz tego trzymał, to ten pokój, ta radość, ta wdzięczność, ta moc, która z tego płynie, nowego życia, będą ci towarzyszyć w życiu na 100%. Tak po prostu będzie. Tak po prostu będzie, bo to wszystko wypływa z tego, kim jest Chrystus. To wszystko wypływa z tego, co On zrobił. To wszystko wypływa z tego, że jest barankiem jakby zabitym. Że i barankiem, i jakby zabitym, bo żyjącym. Popatrzcie, to wszystko jest w Chrystusie. Inaczej po prostu, inaczej to nie zadziała. Dlatego co? Pamiętajmy o Ewangelii. Przypominajmy sobie Ewangelię, żeby żyć zmartwychwstaniem na każdy dzień. Druga taka część, która tutaj się pojawia w tym liście, w tym rozdziale, troszkę ją skrócę, ale przeczytam. Przeczytajmy teraz od 12 do 19 wersetu. I podsumowałem to w taki sposób. Rozprawiaj się we właściwy sposób ze swoimi wątpliwościami. Rozprawiaj się we właściwy sposób ze swoimi wątpliwościami. Te wątpliwości każdemu zdrowemu chrześcijaninowi się pojawiają od czasu do czasu. Tak jest, to jest normalne. Wątpliwości po prostu się pojawiają. No bo jesteśmy myślącymi ludźmi i pojawiają nam się pytania. Teraz trzeba we właściwy sposób się z tymi wątpliwościami rozprawić. I tu się pojawia nasza wiara. Nasza wiara nie pojawia, jakby nie... Niektórzy chrześcijanie się boją, że ojej, jakieś pytania im się pojawiły. Pytań się nie bój. Bój się tego, w jaki sposób na te pytania odpowiadasz. Bo tu się tak naprawdę sprawdza nasza wiara. I popatrzmy teraz od 12 do 19 wersetu właśnie o pewnych wątpliwościach, pytaniach Koryntian, na które apostoł Paweł im odpowiada. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne. Daremna też wasza wiara. Wtedy też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi. Bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził. Skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwociną, czy pierwszym owocem tych,
którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. I tyle, że tak powiem, trochę się zagalopowałem. Do 19 wersetu powinienem przeczytać. W każdym razie, popatrzcie, Koryntianie byli świeżo nawróceni, byli takim zborem bardzo charyzmatycznym, podobało im się te wszystkie dary Ducha Świętego, które gdzieś tam funkcjonowały między nimi. I byli tacy zafascynowani tym, i tak się tym karmili, i tak wszystko było tu i teraz, i tak wszystko było, jak się spotykamy, to jest tak super. No tak sobie to wyobrażam trochę. Ale pogubili się w tym wszystkim. Pogubili się, bo zaczęli zapominać o tym, że skąd się to chrześcijaństwo wzięło i gdzieś to chrześcijaństwo prowadzi. Że chrześcijaństwo nie jest o tym, żeby tu i teraz czuć się fajnie. Chrześcijaństwo nie jest o tym, żeby tu i teraz jakieś super rzeczy się działy, ale chrześcijaństwo jest na całe życie, a nawet na całe wieczne życie. I w tym momencie się okazuje, że musimy sięgnąć poza to, co tu i teraz. Musimy sięgnąć poza to, co tu i teraz. Musimy spojrzeć wstecz. Musimy się trochę jakoś zacząć orientować w historii zbawienia. Najlepiej od Księgi Rodzaju. Ale musimy również spojrzeć do przodu i zobaczyć, co nam obiecuje Jezus Chrystus. Bo uwaga, co się wydarzy z nami wszystkimi? Umrzemy. My wszyscy umrzemy. I co wobec śmierci, tu i teraz, nasze? Się okazuje kompletnie niczym. Apostoł Paweł mówi, bądźcie rozsądni. Bądźcie rozsądni. Myślcie nad tym, co wy mówicie w ogóle. Zastanawiajcie się nad waszymi pomysłami. Trochę logiki niech będzie w tym, co robicie. Popatrzcie, jak on ich tutaj logicznie jakoś rozpracowywuje. Mówi, kochani, jak mówicie, że zmartwychwstania nie ma, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jak Chrystus nie zmartwychwstał, no, z całym szacunkiem, ale to jesteście nieodkupieni. A jak jesteście nieodkupieni, to jesteśmy pożałowania godni. Jak nie ma zmartwychwstania, to wam jakieś głupoty opowiadaliśmy, z całym szacunkiem. No bo jeśli nie ma zmartwychwstania, my mówimy, że jest zmartwychwstanie, no to... No, popatrzcie, jak on im to wszystko tłumaczy. Myślę sobie, że czymś bardzo ważnym w takiej sytuacji, kiedy pojawiają się wątpliwości, kiedy pojawiają się jakieś pytania trudne, to jest sięgnąć do ludzi, samemu nad tym myśleć, ale również sięgać do takich ludzi jak apostoł Paweł. Sięgać do Pisma Świętego, szukać odpowiedzi. A jeśli nie rozumiemy dalej, to może sięgnąć do jakichś komentarzy, którzy pobożni chrześcijanie, którzy może lepiej Grekę znają, a którzy po prostu mają, nie wiem, głębsze poznanie Pana. I poznać, i rozstrzygnąć. A może sobie jakieś książki poczytać na jakiś temat. No to wszystko jest, słuchajcie, w zasadzie dzisiaj mamy wszystko za darmo. Wystarczy dobre hasło w Google wpisać. Czasami trzeba 4 dychy może wydać na jakąś książkę, może czasami i 8. Ale czy nie warto po to, żeby jakieś pytanie sobie odpowiedzieć, trochę zainwestować i poczytać, i się zastanowić, i dojść do jakichś fajnych wniosków i wypełnić najpierw swój umysł tymi nowymi wnioskami, potem poczekać, żeby to spłynęło do serca i wypełniło nasze serce mocniejszą wiarą, twardszą, trwalszą. Czy nie warto? Warto. Warto. Tylko pytanie, czy to robimy. Pytanie, czy nie jesteśmy niestety ludźmi, którzy jak mamy wątpliwości, to po prostu nie chce nam się ich potraktować poważnie. Nie chce nam się z Bożym Słowem w ręku je konfrontować. Tylko tak po prostu mamy takie, wiecie, taką miotłę mentalną i tak sobie je gdzieś tam do tego kąta schowamy, później do tego kąta, potem do tego kąta, potem do tego kąta. I w pewnym momencie niestety już będzie ich tyle, że z tego swojego pokoju nigdy nie wyjdziemy. Nazbiera się i w tym momencie nagle się okazało, że rzeczy, które można było wyrzucić, rzeczy, które mogły nas... Nie były takie... Oczywiście wymagało wysiłku, bo to wszystko wymaga wysiłku. Ale nas przykryło i już nie mamy sił na to, żeby cokolwiek z tym zrobić. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby we właściwy sposób radzić sobie z naszymi wątpliwościami. Wątpliwości nie są złe. Powiem wam, że w moim życiu, ja zawsze kiedyś usłyszałem takie zdanie, pewien mądry teolog powiedział tak, jak przygotowujesz kazanie, to słuchaj swoich wątpliwości. Czytasz tekst Pisma Świętego, słuchaj swoich wątpliwości. Gdzie masz pytania? Gdzie ci się pytania rodzą? Dlaczego? Bo jak tobie te pytania się rodzą, to tym bardziej tym ludziom, których ty
Ty będziesz nauczać. Więc odpowiedz sobie na te pytania. Odpowiedz sobie na te pytania. Jak sobie odpowiesz, to im też odpowiesz. Jak myślicie, czy to szkodzi naszej wierze, czy pomaga? Pomaga. Pomaga. Więc wątpliwości nie są niczym złym. Wątpliwości nam pomagają w naszym życiu, jeśli uczciwie przed Bogiem we właściwy sposób je rozstrzygamy. Popatrzcie na psalmy Starego Testamentu. Ile tam jest trudnych pytań do Boga. Trudnych pytań do Boga. Bardzo trudnych pytań. Ale zawsze są zadawane w wierze. Co to znaczy, że są zadawane w wierze? Bogu są zadawane. Boże, czemu Cię nie widzę? Boże, czemu Ciebie nie ma? Boże, czemu się tak dzieje, że wygląda na to, że błogosławisz tych najbardziej ohydnych, wstrętnych, bezbożnych? To są poważne pytania. Ale ci ludzie w wierze te pytania kierowali do Boga i otrzymywali odpowiedzi. Czasami te psalmy to jest tam oczywiście zapis jakiegoś procesu duchowego, który trwał dłużej. I, no i trudno, i tak to możemy potrwać musi czasem. Psalm 73 to jest prawdopodobnie zapis jakiegoś takiego duchowego kryzysu, który kilka lat może trwał, zanim on z tego wyszedł. Ale mógł uwielbić Boga, pisząc taki psalm po tym wszystkim. I uwielbił. Także we właściwy sposób radźmy sobie z wątpliwościami. Okej? Widzimy to? Bardzo ważna rzecz, bo inaczej one niestety będą nas od Boga odpychać. I w końcu trzecia taka myśl. Żyj wyobrażając sobie przyszłe zmartwychwstanie. Żyj wyobrażając sobie przyszłe zmartwychwstanie. Albo żyj, ja powiedział, w świetle zmartwychwstania Chrystusa, w tym sensie, że używaj swojej wyobraźni, żeby to było dla ciebie żywe, żeby to było czymś, co naprawdę kształtuje twoje spojrzenia na historię. I tutaj zacznę od tego wersetu 20, do którego się od razu zagalopowałem. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest, nie lubię tutaj przekładu warszawskiego, pierwiastkiem, bo mi się to z matematyką kojarzy. Nie rozumiem, jak Jezus może być pierwiastkiem, czemu nie potęgą albo różniczką. Jest pierwociną, jest pierwszym owocem spośród tych, którzy zasnęli. I ja nie jestem rolnikiem, więc wy wiecie pewnie lepiej, co po niektórzy ode mnie, że zawsze są jakieś pierwsze owoce, pierwsze zbiory, zanim nadejdzie całość zbiorów. I apostoł Paweł tą rzeczywistość pierwszych zbiorów, które następują przed pełnią zbiorów, wykorzystuje, żeby powiedzieć o zmartwychwstaniu. I mówi, słuchajcie, to jest też takie zagadka dla was. Czy żyjemy w świecie, w którym zmartwychwstanie się już rozpoczęło? Kto jest za tym, że tak, ręka w górę? Jedna osoba. O, to wszyscy bezpiecznie, bo to pastor Piotr podniósł rękę. Słuchajcie, no tak, bo jeśli Chrystus jest pierwszym zbiorem, a jest pierwszym zbiorem, czy nie jest? Na pewno? Okej, wszyscy jesteśmy pewni? Słuchajcie, to jak pierwsze zbiory już nastąpiły, to zbiory zaczęły się, czy się nie zaczęły? Zaczęły się zbiory. Popatrzcie, czyli żyjemy na świecie, w którym zmartwychwstanie już się rozpoczęło. Pełnia jeszcze jest przed nami, ale pierwsze zbiory już się rozpoczęły. Czyli tak naprawdę już zmartwychwstanie się rozpoczęło. Zwróćcie uwagę, my jako ludzie wierzący należymy do tych zbiorów. Pełnia zbiorów przed nami, ale one się już rozpoczęły. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus jest pierwszym spośród. Chrystus nie jest po prostu, że po prostu zmartwychwstał. No nie, on jest pierwszym spośród. Czyli ta pełnia zbiorów nadejdzie. Pierwszym spośród tych, którzy zasnęli. I dalej jest powiedziane, 22 werset, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają uwierzeni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc i wszystko, jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć, werset 26. I wtedy ostatecznie 28 werset. Chrystus to wszystko, co zwyciężył, odda Ojcu i Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Taka jest wizja apostoła Pawła. Jak myślicie, czy ta wizja mu pomagała w służbie, czy mu szkodziła?
Myślę, że zdecydowanie pomagała. Popatrzcie, jakbyśmy mieli taką wizję rzeczywistości, jakbyśmy mieli taką wizję rzeczywistości, historii, czy by nam to pomagało w życiu, czy by nam szkodziło? A dlaczego nie mamy? Czy nie możemy jej zaczerpnąć z tego 15 rozdziału 1 Koryntian? Popatrzcie, jak wiele rzeczy mamy, one te klejnoty leżą. To tylko je wziąć. Tylko je wziąć. I oprawić, i niech nam świecą. Tylko, że bardzo często tego nie robimy. Niestety. Oczywiście tu jest jedna taka wątpliwość, kiedy patrzymy na Chrystusa, trochę też wczoraj o tym mówiłem. To jest czas. 2000 lat minęło. No i taka typowo ludzkie myślenie to jest takie, no jak 2000 lat minęło, no co ty mi, pastorze, będziesz mówił, że on jest pierwszym owocem, a pełnia nadchodzi. Przecież 2000 lat pomiędzy pierwszym owocem a pełnią, no to przecież chyba jest długo. Czy nie? I zadam pytanie takie. Czy wobec miliona lat 2000 lat to jest długo? Niewiele. A czy w takim razie wobec miliarda lat 2000 lat to jest długo? Tym bardziej nie. No i widzicie, teraz zadam ostatnie pytanie. A czy wobec wieczności 2000 lat to jest długo? Czy może pomiędzy pierwszym owocem a pełnią być 2000 lat? I 5? Może i 50, moi drodzy. Jak popatrzymy odpowiednio... Myślę, że my często nie potrafimy sobie wieczności wyobrazić. Tak nam ta wieczność spowszedniała. Ja ostatnio się złapałem na tym, że mi łatwiej jest mówić o miliardzie lat, bo sobie potrafię to wyobrazić, niż wieczność. I zapytałem sam siebie, czy 2000 lat wobec miliarda lat to jest dużo. I stwierdziłem, że nie jest dużo. To się zastanawiam, to czemu w takim razie wydaje mi się, że wobec wieczności to jest dużo? No absurd jakiś. No ale to jest kwestia tego, że czasami nam ta wyobraźnia po prostu szwankuje. Także popatrzcie na to. To nie jest żaden problem. To nie jest żaden problem, że 2000 lat czekamy na Pana Jezusa i na Jego powrót. Naprawdę żaden problem. Żaden. Żaden. Jeśli wierzymy w wieczność. Trzeba sobie zadać pytanie, czy wierzymy w wieczność. Bo jak wierzysz w wieczność, to i 20 000 lat nie będzie problemem. Także słuchajcie, trzy rzeczy. Trwajmy w Ewangelii. Przypominajmy sobie Ewangelię. W właściwy sposób konfrontujmy nasze wątpliwości. Jest odpowiedź. Trzeba po prostu trochę wysiłku. I pomóc tej swojej wierze, żeby wzrosła. Trochę ją popielęgnować. I po trzecie, karmmy się tym, co Pismo Święte mówi o zmartwychwstaniu. Niech te wielkie obrazy tego, czym jest historia, jak Chrystus w nią wszedł, jak ją przekształcił, kim jest w tej historii, niech nas to przemienia, niech nasze myślenie będzie nasączone tymi biblijnymi prawdami, a gwarantuję wam, że będziemy żyć w pełni mocą, nadzieją, radością i pokojem zmartwychwstania. Niech tak się dzieje. Powstańmy i pomódlmy się. Zachęcam kilka osób. Боже, я дякую тобі за те, що ти воскрес, для виправдання нашого, Господь, і дякую тобі за Слово Твоє, яке животворить, яке вселяє в наші серця надію, Господи. І прошу тебе, щоб ми завжди пам'ятали, Господь, і завжди жили в перспективі Твого воскресіння, Господь, щоб прийде час, і ми також воскреснемо, Господь. І Твоє воскресіння принесе плід. Амінь. Амінь. Panie, bądź uwielbiony, strzeż naszych serc, dawaj nam, Panie, żyć zmartwychwstaniem. Proszę Cię, żeby żadne inne prawdy, żadne inne myśli nie były ważniejsze. I chcemy żyć normalnie, ale też, Panie, chcemy żyć po chrześcijańsku. Chcemy, Panie, żeby te prawdy Ewangelii naprawdę przenikały do naszych serc głęboko. I proszę Cię, Duchu Święty, przekonuj nas do tego, żeby
tak faktycznie inwestować swój czas, inwestować swoje władze poznawcze, swój intelekt, wszystko, co mamy, Panie, żeby poznawać jak najwięcej, żeby rzeczywiście ta prawda zmartwychwstania zmieniała nas całkowicie. O to Cię, Panie, prosimy. Amen. Usiądźmy. Proszę pastora Piotra i brata Pawła. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. To ostatnie pokolenie chrześcijan nie zaśnie, kiedy Pan Jezus przyjdzie. To ostatnie pokolenie doczeka do Jego powrotu. Ale wszyscy będą przemienieni. Zarówno ci, którzy doczekali, jak i ci, którzy nie doczekali. Staną do nowego ciała na wzór ciała Chrystusa. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, umarli zostaną wzbudzeni jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzie o śmierci Twój róg? A rogiem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest prawo. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Piękna historia końca, kiedy Chrystus przyjdzie, kiedy wszystko przemieni i bardzo praktyczne zastosowanie na koniec. Bądźmy stabilni, bądźmy stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Kiedy zapraszam was do stołu Pańskiego, to zawsze właśnie robię po to, żebyśmy byli stali, żebyśmy potwierdzali swoją wiarę, żebyśmy z wdzięcznością, spokojem, z radością, z uwielbieniem przyjmowali ten chleb i to wino, które tak naprawdę przede wszystkim mówią o tym, że to Jezus się przyznaje do nas. Że to Jezus się przyznaje do nas. Oczywiście my też do Niego, ale to On się do nas przyznaje. To jest Jego stół. To jest Jego łaska. To jest Jego plan. To jest Jego zbawienie. I chciałbym, żebyśmy na to w taki sposób patrzyli. Panie Jezu, przyznajesz się do mnie. Zapraszasz mnie do tego stołu. Ze względu na to, że Ciebie wyznałem, ze względu na to, że przyjąłem Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Niech to nas pobudza do wdzięczności i do radości. Powstańmy wszyscy. Nasz Pan przełamał chleb, co wspominaliśmy w szczególny sposób tak niedawno. Wielki Piątek na znak, no i Wielki Czwartek, na znak złamanego w nasze miejsce swojego ciała i zachęcił wszystkich swoich uczniów, aby z radością, z wdzięcznością i z wiarą przyjmowali ten chleb. Ale wpierw podziękował Ojcu i my czynimy podobnie. Ojcze, dziękujemy Ci za Pana Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który swoje życie położył na okup za tak wielu. Panie, dziękuję Ci, że mogę być wśród tych wielu. Dziękuję Ci za Twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję Ci za Twoje ciało, które złożyłeś w ofierze za moje grzechy. Boże, błogosław teraz ten chleb jako symbol Twojego ciała. Panie, też i abyśmy byli wdzięczni za to, co uczyniłeś dla nas. Chcemy dzielić się tym chlebem i wspominać to, co uczyniłeś dla nas na krzyżu. Jak cierpiałeś, Boże, za nasze grzechy, jak odkupiłeś nas z naszych win i zwyciężyłeś.
Dziękujemy Ci i uwielbiamy Twoje święte imię, bo jesteś tego godzien. Jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Amen. Nasz Pan po wieczerzy wziął kielich, nazwał ten kielichem, no, kielichem nowego przymierza, krwią, która się za wielu wylewa. I znów zachęcił swoich uczniów, aby brali odważnie, z wiarą, z niego wszyscy, ale najpierw podziękował Ojcu i my czynimy podobnie. Dobry Panie Boże, tak dziękujemy Ci, że jako Twój lud, Panie, Twój Kościół możemy tu stać, wspominać Twoje zwycięstwo, Panie, i mieć udział w tej pamiątce, Panie, wspominać, jak wielkie rzeczy dla nas dokonałeś, Panie, że był taki dzień w naszym życiu, kiedy mogliśmy oddać swoje życie w Twoje ręce, powierzyć je w najlepsze ręce i być prowadzonym przez Ciebie. Panie, proszę, błogosław to wino, Panie, jako symbol Twojej krwi. Trzeba nam przypominać, że Panie, uwolniłeś nas od przekleństwa grzechu, Panie, że położyłeś swoje życie za nas, Panie. Dziękuję Ci za to wszystko, co będziesz czynił w naszym życiu. Amen. Amen. Proszę wszystkich, którzy będą brać udział w stole Pańskim, aby pozostali stojąc. Resztę proszę, aby usiadła. Braci o usłużenie i też informuję, że w środku tej patery z winem jest sok. Wstańmy wszyscy. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za to, Panie, że ten świat jest światem zmartwychwstania. Jest też światem odkupionym. Światem, w którym drzwi do wieczności dla grzeszników są otwarte. Daj nam, Panie, cały czas o tym pamiętać. Daj nam się tym cieszyć. Proszę o tych wszystkich, którzy nie przyjęli jeszcze tej oferty Twojej skierowanej do wszystkich, którzy się zastanawiają, zwlekają. Duchu Święty, proszę, przekonuj w ich sercach, Panie, do tego, żeby
żeby ten krok zrobić. Panie, żeby nas przy tym stole było jak najwięcej. Bądź, Panie, uwielbiony, bądź wywyższony. Dawaj nam dzisiaj dobry czas z rodziną, dawaj nam dobry czas z naszymi bliskimi. Używaj go dla Twojej chwały. Dziękujemy Ci za wszystko. Tobie niech będzie chwała. Amen. Na koniec przeczytam Boże błogosławieństwo drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi. Amen. Amen. Alleluja, Jezus zmartwychwstał. Dobrego dnia. Mamy bardzo długi dzień przed nami. Zapraszam na przyszłą niedzielę, godzina 11.